Hej, witajcie w nowym odcinku z Antem na moim kanale. Jestem świeżo po walce z monitorem. Ja mam całą tą jakby walkę pokażę. Tam są trzy platformy i jakby możecie sobie to przelecieć. Nie musicie tego oglądać całego. Tam kamerki nie będzie, bo w sumie nie ma za bardzo co komentować. Tam jest po prostu w niego nawalanie. Ja to przeżyłem tak troszkę ostrożnie, w cudzysłowie powiem, żeby nie zginąć, a zrobić to za tym drugim razem. Także teraz walka z monitorem. Na koniec cutscenki i wszystko znowu się pojawia. He's part of the Cenotaph now. It's activated him elsewhere. Hurry! Watch your step, freelancer.
co tu się podziało w tym momencie, to nie wiem, ale chyba jakby ten etap przeszedłem, ale gościu żyje. Gościu nie umarł tak definitywnie, tak do końca, the end na dętkę to nie. Ja wiedziałem, że ta gra się nie może tutaj skończyć. She knows what to do. How's she doing? I don't know. Not great. I'm doing better than you. Halleck. Never mind that. The anthem was interfering. I couldn't reach you. I have to get to that machine. I got you, Faye. Oh, to you. No time to lose. I can hear the anthem. What do we do? Dominion seals. To get you to the cenotaph, I need to get closer to the anthem, like the monitor did. Go. While you can. You got this. O, panie, co tu się dzieje? Faye! Let go! Come back! It's beautiful. You okay? I heard it and I let it go. Faye, we did it. We did it. Oh, easy. Oh. So what's next? Nothing. You said one job. No, I didn't. You did. I was there. You were very. Ale nie, no tu chyba gra się nie kończy. Maybe I want to renegotiate. But more importantly, who's gonna fix my Strider? Stary. I think that's what he meant. Doubt it. Well, I'll tell you what. You help me fix it. And we'll talk. Okej. Ale to nie jest koniec gry, bo bez szans, przecież monitorowi zostało tam troszeczkę. Monitorowi to dziwnie brzmi. Zostało mu życie przecież. Nie zatłukłem go tak do końca, on uciekł. I to raczej nie jest zapowiedź kolejnej części, tak przynajmniej myślę, tylko po prostu ciśniemy dalej. Poza tym mam 16 poziom, ta gra musi trwać dalej jeszcze. Ekspedycja na dwa odcinki to macie podzielone, czy też mieliście najprawdopodobniej to dotarcie do monitora, walka potem z monitorem, albo w ogóle wam to może jakoś połączyłem, nie wiem. Ja tu mam godzinę nagrania. Pomiń. Klasa sojuszu to. Ale rzeczy nazbierałem. Jeju! Najlepsze, że teraz będzie cutscenka bankowo. Także chyba na dwa odcinki wam to podzieliłem, tak mi się wydaje. Tak to zrobiłem, tak to będzie najrozsądniej. Przyniosłem rzeczy z tego serca furii. Z monitorem nie było ciężko, w sensie za drugim razem go pokonałem, tylko problem był tego, że gra mnie zabijała zawsze, gdy przechodziliśmy z pierwszego etapu do drugiego. Zawsze. Było trzeba szybko do tego tunelu uciec, bo inaczej zwykła taka kulka była gleba. Ja nie wiem dlaczego, to raczej nie jest spowodowane tym, że ja popełniałem jakiś błąd, bo na przykład z drugiego do trzeciego etapu już miałem czas. Mogłem przejść kiedy chcę, tak? Był znacznik, mogłem tam iść kiedy mi się żywnie podoba. A z pierwszego do drugiego... To jest koniec gry. O ty, panie! No to jeśli ja mam wyrazić swoje zdanie, to było naprawdę spoko, przyjemnie mi się grało. Z napisów chcemy wyjść, chcę zobaczyć, co tu jest dalej. Hej! Hej, freelancer! Yaro? So what's the word on the Dominion? Though the monitor is dead, many still fight on. Talk to you later. Hear me? I hear you. Bastards are probably here to stay. You came through. Fine work. Of course we did. Never a doubt. Thank you. Time for celebration! Woo! Let's all have a drink. As long as we don't talk about work. What, me? Okay. I just need a moment. Can I talk about my Strider?
I have plans. Just give me 5 minutes to relax with no Strider, no anthem, no relics, no contracts. There's something you need to see. I want you to meet Grandmaster Adams. You entered Freemark. You silenced the Cenotaph. Yes, with help. Right on. Strong alone, stronger together. Hey, let me show you something. We found this just inside the eastern border. Killed two of our team before we were able to put it down. And I mapped the region on it. Urgoth, you've heard of them. From stories, paintings, but they're long gone from Bastion. Well, this could either be a single scout or the beginning of something much, much bigger. Corvus is worried that the death of the Monitor, while vital, has left us vulnerable in places we never even considered. And we're reaching out to you because, by all accounts, you're something special. But can you keep quiet about this? We don't want to freak people out. Sure. Good. We'll be in touch. W sensie, chcecie powiedzieć, że przerosnąć, spuścić syna generała Tarsis, wykonuj kontrakty i wyzwania, badaj fortyfikacji, przemierzaj świat w trybie gry swobodnej, aby stworzyć własną legendę. Przygotuj się na stawianie czoła niebezpieczeństwom świata Anthem. Czyli masz teraz dostęp do fortyfikacji Świątynia Shram i Serce Furii. Okej. Okay. Wyzwania legionistów. Pilota, ukończ wyzwania legionistów, w tym celu porozmawiaj z bardem na dziedzińcu. Kontrakty powtarzalne. Można teraz powtarzać w celu zdobywania dalszych nagród. Od czasu do czasu będą się pojawiały legendarne wersje kontraktów. Tylko, że my. Ja nie wiem, czy ja tak do końca chcę. To jest misja główna niby teoretycznie. Porozmawiaj z bardem o generał Tarsis i legionistach. Okej. To wiecie co, zróbmy sobie to jeszcze w kolejnym odcinku i to jest raczej koniec kampanii, tak mi się wydaje, że to jest the end, tylko teraz tak chcą nas przedłużyć, w sensie, że dalej będziemy grali. I to też w sumie zależy od was. Bo nie wiem, ta kampania się skończyła, były napisy. Ale będzie następny odcinek. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć!